Sandomierski rynek został wytyczony w XIV wieku po najeździe Litwinów. Oni także obok Tatarów dali nieźle popalić Sandomierzowi. Ratusz pamięta czasy średniowiecza. A propos czasu, regulujemy zegary. Ten na fasadzie wykonał słynny gnomonik i kolekcjoner Tadeusz Przypkowski z Jędrzejowa. Znający się na rzeczy Obieżykraj zauważy podobieństwo sandomierskiego ratusza do tych w Tarnowie i w Chełmnie nad Wisłą. A to za sprawą renesansowej attyki, ponoć najpiękniejszej w Polsce. Prostą drogą stateczne zwykły chodzić rochy. Raz w prawo, drugi w lewo, skacze rycerz płochy. Księża na krzyż, wszędzie wściekłe baby. Król tylko o jeden krok dokoła. Tak nazywano figury szachowe w czasach baroku Wacława Potockiego. A jak nazywali je gracze posługujący się tymi pionami? Wykonano je z rogu jelenia na wzór arabski. Szachy sandomierskie z XII wieku to unikat w skali Europy. Eksponowane są w ratuszu, obok aktu założenia miasta z pieczęcią Leszka Czarnego i kopią korony króla Kazimierza Wielkiego, zakładanej na hełm, z którą monarcha wyruszał w podróże po kraju lub na wyprawy wojenne. Oryginał, odnaleziony w Sandomierzu, złożony jest w skarbcu na Wawelu. Kamienica pod Piątką do Stanisława Bartolona niegdyś należała, słynnego lekarza sandomierskiego. Gród miał szczęście do medyków. Michał z Urzędowa, Sebastian Petrycy, sława ich szła hen w świat. Jeśli te medyczne tradycje Sandomierza nie zginęły, to może i mnie, staremu piratowi, któremu woda nieźle w gnaty wlazła, jakiej pomocy tu udzielą. XVI-wieczne kamienice mieszczańskie okalające sandomierski rynek od frontu miały arkadowe podcienia, takie jak ta pod Dziesiątką, zwieńczona lekkim barokowym szczytem. Także wnętrze zachowało swój pierwotny układ. W jednej z komnat pirat trafił na pokaz strojów i tańców dworskich. Grupy odtwórstwa historycznego to znakomita forma promocji historii. Do tego samego dąży ruch regionalistów, który 100 lat temu rodził się właśnie w Sandomierzu za sprawą Aleksandra Patkowskiego i Romana Koseli. No, to lubię. Wojennie dzisiaj w tej kamienicy Oleśnickich, a tradycje pokojowe. W 1570 roku zebrali się tutaj innowiercy, luteranie, kalwini i bracia czescy i podpisali ugodę sandomierską, której owocem był wspólny katechizm. I dobrze, że się do kupy zebrali, wszak w ilości siła. Idą chłopaki od wzgórza kolegiackiego. Ta część miasta należy do duchownych. Kiedy w 1818 roku w Sandomierzu utworzono biskupstwo, dostojną kolegiatę podniesiono do godności katedry. Zaiste zacny to kościół, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w ramach ekspiacji za zabójstwo księdza Baryczki, który raczył był zwymyślać monarchę od starych zbereźników. Unikatowe polichromie bizantyńsko-ruskie w prezbiterium ufundował Władysław Jagiełło. Po jakimś pożarze ściany pobielono i obwieszono obrazami. Przypadek zrządził, że jeden z nich oberwał się wraz z hakiem i odsłonił gotycki skarb. Latem organizowane są w kościele recitale organowe. Wprawdzie XVIII-wieczny instrument zastąpiono nowym, ale wspaniały barokowy prospekt można podziwiać do dziś. A w katedrze w Sandomierzu tyle mąk namalowano. Tyle czartów, tyle świętych, rano, wieczór, wieczór, rano. Jarosław Iwaszkiewicz miał na myśli Martyrologium Romanum, 12 obrazów Karola de Prévost, przedstawiających męczeństwo świętych i duchownych. Jeden miesiąc to jeden obraz do medytacji.
Na zaplecku katedry przycupnął gotycki dom dla mansjonarzy, księży powołanych do śpiewania codziennych godzinek kanonicznych. W barokowym gmachu z attyką mieściła się przesławna ojców jezuitów szkoła, od nazwiska fundatora, Hieronima Gostomskiego, Collegium Gostomianum zwana. Dom dla mansjonarzy ufundował Jan Długosz Herbów-Jeniawa, co upamiętnia tablica erekcyjna umieszczona nad portalem dawnego wejścia i nazwa – Dom Długosza. W tym najbardziej klimatycznym wnętrzu Sandomierza kryją się cenne zbiory sztuki sakralnej. Nastrój pierwszej sali tworzy klasztorny pulpit muzyczny z czasów baroku, służących za podstawę dla wielkich ksiąg liturgicznych. Trzy święte – Marta, Agnieszka i Klara to piękny przykład małopolskiego malarstwa tablicowego. Wedle tradycji podarował go kolegiacie król Władysław Jagiełło jako wotum za zwycięstwo pod Grunwaldem. Święta Katarzyna, podająca małemu dzieciątku kiść winogron, symbol Eucharystii, i Matka Boska, trzymająca Jezusa na kolanach. Ten obraz wyszedł spod pędzla niemieckiego mistrza renesansu Łukasza Cranacha Starszego. Aranżacja komnaty na piętrze nawiązuje do jej dawnej funkcji, czyli jadalni księży mansjonarzy. Za czasów wczesnego chrześcijaństwa byli oni strażnikami świątyń, sprzętów liturgicznych i darów ofiarowywanych kościołowi. Gościom zwiedzającym muzeum diecezjalne towarzyszą delikatne tony muzyki granej na tych przenośnych organach. Mniejszych nigdzie nie widziałem. Na koniec, żeby współczesnej sandomierskiej tradycji rozwiązywania zagadek z nieboszczykami zadość się stało, zajdźmy jeszcze do kościoła świętego Józefa. W kościelnej krypcie za łaskawością proboszcza można zmówić zdrowaśkę przy trumnie Teresy Morsztynówny. Panna była piękna, znakomicie wykształcona i bogata. Zmarła nagle w 18 wiośnie, ponad 300 lat temu. Jej ciało uległo samoczynnej mumifikacji. Dlaczego? Racjonaliści tłumaczą, że to nie jest żaden cud, tylko sprawa lesu promieniującego radonem, na którym zbudowany jest Sandomierz. Niebo rozgwieżdżone, będzie jutro piękny, słoneczny dzień. Pora mi żegnać się z Sandomierzem. A wam, kochane obieży kraje, życzę, by drogi wyszły wam na spotkanie, wiatr zawsze wiał w plecy, a do czasu, kiedy spotkamy się znowu, niech bogi mają was w swojej opiece.